Wznawiamy obrady. Zarząd odbył posiedzenie w przerwie. Odczytam protokół z posiedzenia. Protokół numer 177, łamane przez 2013 z posiedzenia zarządu 909 w dniu 16.04 o godzinie 18.50. Zebranie otworzył Krzysztof Bocha, obecny według załączonej listy obecności. Zarząd przyjął następujący porządek posiedzenia. Rozpatrzenie, zaopiniowanie projektu uchwał przedstawionych na sesji w dniu 16.04 do wprowadzenia do porządku obrad w trybie nagłym według paragrafu 21 ust. 1. Zarząd postanawia, co następuje. Punkt pierwszy. Projektodawca uzupełni projektu uchwał o wymagania zgodnie z paragrafem 18 ust. 1 uzasadnienia. Trzy przedstawione projekty nie zawierają regulaminowo wymaganego uzasadnienia. Punkt 2. W przypadku projektu dotyczącej korekty zapisu uchwały z dnia 19 marca 2013 nr 45 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadanie priorytetowe na rok 2013 punkt 330 wnioskuje się zgodnie z regulaminem ustęp 19, paragraf 19 ustęp 3 punkt 3 o opinię Komisji Infrastruktury zgodnie z delegacją wyżej wymienioną komisję ustalono jako właściwą przez przewodniczącego Rady. Punkt 3. W przypadku projektu dotyczącego powołania Komisji do Spraw Informacji 909 Łagiewniki Borek-Fałęcki zarząd wnioskuje o uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały oraz skonsultowanie z Wydziałem Legislacyjnym Urzędu Miasta Krakowa zapisu paragrafu 2 projektu uchwały. Punkt 4. W przypadku projektu w sprawie korekty uchwały z dnia 19 marca 2013 roku punkt 3.3.1 zarząd wnioskuje podpunkt A. Uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały. B. Skonsultowanie z Wydziałem Legislacyjnym Urzędu Miasta Krakowa proponowanego zapisu. Zarząd w związku z brakami formalnymi opiniuje negatywnie projekty uchwał. Projekty uchwał po uzupełnieniu powyższych braków mogą być procedowane przez Radę Dzielnicy. W związku z tym, że uzupełnienie wszystkich wskazanych do uzupełnienia braków jest niemożliwe w trakcie trwania dzisiejszej sesji, zgodnie z paragrafem 11 ust. 1 przewodniczący z własnej inicjatywy oraz paragraf 11 ust. 1 punkt niemożliwe jest rozpatrzenie całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu. Decyduję o odroczeniu posiedzenia sesji 48 w dniu 16.04.2013. Zgodnie z regulaminem decyzja ta nie podlega głosowaniu. Głosowanie zarządu w sprawie pozostałych punktów od 1 do 4, za 3 osoby, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Na tym posiedzenie zarządu zakończono. Godzina 19.32, protokołowo Pietras, podpisałem ja. W związku z powyższym odraczam obrady 48 sesji Rady Dzielnicy. Nie ma możliwości przepraszam bardzo, jest uchwała odnośnie przedłużenia umowy najmu. Albo Państwo zwołają sesję nadzwyczajną, bo nie możemy tego opuścić. Przepraszam bardzo, zobowiązuje nas termin, żeby podjąć uchwałę o przedłużeniu umowy najmu. W związku z czym nie wyrażam zgody na to, żeby bezterminowo była sesja. Jaki termin jest wymagany? Po prostu krzywdzi nie ludzi.
jak i nie przedłużyły umowy najmu. 16 plus 7 jest 22. Czyli 22 będzie. 16 plus 7 to jest 23. Dobrze, godzina, 23 godzina. 18:30. Dziękuję. Dziękuję.